Halo, halo, wioski, bardzo serdecznie. Ja jestem Epes, to jest Darkest Dungeon, gdzie pójdziemy sobie na ekspedycję średnią na ruiny, takim oto składem. Wy wszystkich powinniście znać. Jedyna różnica to jest china cmentarna, która wygląda w ten oto sposób. Jeżeli chodzi o skille, jeżeli chodzi o buffy, to ma jakieś tam odporność na krwawienie, szanse do zwiadu zatoki i obrażają straty, jeżeli pochodnia. Czyli jakiegoś tam poziomu. Dobrze. Weźmiemy sobie jeszcze jedną wodę święconą, jedną łopatę. Leśnicze zioła, bodajże dwa klucze. Żarcia z 16, nawet więcej, może weźmy tyle. Pochodni też weźmy z 12. A tak pójdziemy. Nie pamiętam, czy na ruinach chyba te zioła lecznicze, czy bandaże. Nie pamiętam. To co ja wziąłem? Chyba zioła lecznicze. Dobra, nie będzie źle. Dam radę. Skąd ale z dupy mapa nam się trafiła. Dobra, chodźmy tutaj. No, już łopatę trzeba złożyć. No nie. Nie wróży najlepiej. Wiecie co? Ja wiem, że wszystko ładnie, pięknie i w ogóle. Ale ja wyłączę napisy. Mnie denerwują strasznie. Dobrze, no mamy tutaj ich zaskoczonych. Może rzucić strzałką, zatruć się zaraz za 100%. Czyli ile bym takim zatruciem zadał? Jeden damage plus 3. No takie średnie. A możemy sobie rzucić sztyletem w tego. Nie zabije go. Trochę słabo w takim wypadku, ale rzućmy. Unik. Masz jakiego buffa do celności? Dobra. To ty uderz w tego. Krytyk bardzo ładnie. Teraz ty spróbuj zabić tego. No nie zabiłeś, no jakby nie było, no nie udało ci się. Dobra, no to zabij tego. Szuncha Chara. Jest problem, bo tutaj nie mamy tego pajaca. Nie ma jak tam stres ściągać, co? A ten się znowu tutaj ruszy, no właśnie. Dlatego warto ich zabijać w pierwszej turze. Jak są zaskoczeni. Czuć nożem. Za go dobry po prostu. Bardzo dobrze. Jakieś kości dostaliśmy na pajaca. Pamiątkowa skrzynia, to użyjemy klucza. O, dostaliśmy pamiątki, jak to się spodziewał. Chodźmy dalej. Co lukne herbatki? As the light gains purchase, spirits are lifted. Pułapka, której był unik, bardzo dobrze. No nic nie ma. Idziemy dalej. Czy co, właśnie to nie dali, a cofamy się. Bo to jest bardziej trafne. Jak w ogóle zauważyłem, że na drugim monitorze, na którym mam podgląd, mam tą grę jaśniejszą niż na głównym monitorze. Ciekawe czemu. A nie nagrywam chyba z zwiększoną jasnością tej gry. Albo nagrywam. Dobra, teraz się trzeba zastanowić tutaj. Idziemy tu, tu. Ha, dupa. Tu, tu. Tu, tu. Ej no, stary, no. Tu, tu. Tu, tu. Tak, 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 tak. Dobra. Nie mam innego wyboru. Zapalmy sobie pochodnie. Książki. Książki zostawiamy. Książki nas nie interesują. A kolejna walka. Doskok awanturnika wy tego. Zabiłeś go. Szkoda.
to może rzucić w niego nożykiem. Dobrze. Ty spróbuj zestunować tego. No to już misę tego po prostu. Teraz tak, ty rzucasz nożykiem. Albo tak zrobić, nie? Bo tak go nie zabiję. Bo tak go nie zabiję, tak też go nie zabiję. I tak będę musiał zmarnować dwa uderzenia na to. Tym dobiję. Tym zrobimy tak, bardzo ładnie. Kolejny klucz, no dobra. Pamiątki są zawsze na propsie. Bierzemy. Tak tylko... Niby Dismas ma 7 szybkości. I tak tak szybko się nie porusza. O kurde, kolektor. Na tym poziomie chyba nie powinno być źle, nie? Zróbmy tak. Ty możesz tylko strzałeczkę dać? O! Nie zauważyłem, że ty nie możesz bić pierwszą linię. No to... No i tak, zawsze trucizna, odporność na truciznę. Muszę ci powiedzieć, że jak masz 20% odporności... Nie, 40% odporności na zarazę. 20. Oj, god, seriously? Tak... Spróbuj zastunować oprycha w takim razie. Bijemy ałę, czy spróbujemy dobijać jedną osobę? Ile oprych ma szybkości? 7, to zabij Higa. Poza tym przynajmniej pół HP. Masz stuna cały czas, więc ki z tobą. Dobijemy sobie tą z tej pozycji. Walka z głową. Dobrze, walczy z głową. Ty w takim razie bijesz unik, to może być. No trudno. W takim razie bijesz AOE w te dwa targety. Przewołanie kolekcji, no znowu, przecież jeszcze jest kolekcja. Chwileczka. Dobra, bij AOE. Nie zabiłeś nikogo, to niedobrze. Ty bij AOE, może zabijesz jednego, zabiłaś jednego, dobrze. Walka z głową, znowu dasz ochronę. Trzeba tak, trzeba wysłać do tyłu, żebyś mógł strzelać w tylne rzędy. Wysysanie życia, no tak średnio, dobrze. Krwawienie i naznaczenie, dobra, dobra. Jeszcze nie trzeba zaczynać się leczyć, po prostu bijmy na razie, ile się da. Ty go zabijesz? Nie, musisz zrobić tak. Teraz się ruszymy właśnie szybciej, rzuć w niego strzykawką, może zatrujemy, bardzo dobrze. Ty w niego bij... Może tak, no. To będzie przywołanie kolekcji znowu. To tym razem... No to samo co wcześniej, tylko że tym razem może by się przydało coś chilnąć, albo Dismas. Dismas nie jestem w stanie zabić. Chinem może to. I ty spróbuj może go zestunować w takim razie. Ty zrzucaj w dwa targety, czy jeden, dwa rzucaj. O, kryt ładnie. Walka z głową. Garda na healerkę, rozumiem. Nieustępliwość, to jest jakiś buff? Nie, heal za 10, kurde. Ciężko będzie zabić tego, pokaz kolekcji, lepsze. Dużo stresu tam zrobi? 12, nie z tego, nie ma tragedii. Dobra, bij tego w takim razie. Oj, kurde, mogłeś go zabić. No ile ma HP? 1, 2. To co, strzelać do tego z tyłu?
Dobra, tnij w tego w takim razie. Pierdzielić z Rzemostana. I bierz AOE. Dobra, ta chwilerka sobie niech będzie. Albo nie, trzeba by ją zabić. To piw 2 targety, nie. Rzuć w niego nożykiem po prostu. Za 4 tylko! Nie ma szybkości 7, no to tak średnio dobrze. Uderz go za 12, dobrze. Ty dobiją. Teraz się pojawi jego ruch będzie. Pewnie przywoła kolekcję. Dokładnie. Znowu ta sama ekipa. Znowu zestunujemy sobie oprycha. Kurde, wolno to idzie strasznie. Trzeba się skupić bardziej na nim. To za długo idzie. Za długo to trwa. Trzeba go zabić jak najszybciej, bo to zaraz dam jakieś jaja. Nieustępliwość. Heal. No właśnie. Strzelaj w tego. Nema stuna, to bi. Ty walniesz w healerkę. Pokaż kolekcji. Trochę znowu stresu się nabierzemy. Ale nie ma tragedii. Tobie ogłuszenie zeszło. Bardzo dobrze. Teraz trzeba cię wykończyć w takim razie, skoro nie szczęsz ogłuszenia. Aha. I dobrze. Masz KP 13. Dobi. Odbiję. No trudno, warto zabij go. Już byśmy mieli spokój. Walka z głową na tego garda, rozumiem. Będzie problem. Ból głowy. Buffa mu jakiegoś dajesz, tak? Przyjmij, co to jest. Ochrona, obrażenia, celność. Dlaczego by go zabić? Miała bata, że go zdała radę zabić. Spróbuj. 5. No nie dała się rady go zabić. Jak widać, urwanie głowy to będzie duży damage. 9. Odporność na chorobę. Dobrze. Ty bij AOE. Dokładnie. Teraz tak. Ciebie pierdzielić. Albo zabij. Ach, zabiłaś. A ty jesteś w stanie zabić? Jesteś w stanie. Dobrze. I teraz tak. Ta sobie może robić co chce. Się będzie głównie healowała. Mychniemy Dismasa naszego. Bardzo dobrze. Ej, ty już... Ach, unik, powiadasz. No i dobrze, że unik. Zarzućmy sobie dotkę w takim razie na tego. Trzeba się cios killoffem na niej za coś, tylko nie wiem za co. A, dobi. Teraz już tak w takim razie. A blazing star is born. Szkoda, że nie mamy zwiadu żadnego. Przydałby się. Książki nie pierdzielić. Ha! Zawsze zapominam, co robiły te wszystkie posążki. Szansa na podniesienie obrażeń do kolejnego obozu. Ha! Właściwie się cofnijcie w takim razie. Zrobiłem swój obóz w tym... pomieszczeniu. Zrobimy sobie ucztę, chilniemy się, zredukujemy stres. Teraz tak, ty masz coś takiego jak zaskoczenie potworów, bierzmy to. Co ty masz tu w ogóle? Modlitwa, bezpieczeństwo, tabakiera. Przywłaszczenie. Tworzy nowy przedmiot z kategorii zasobów. Ale tylko jeden kosztuje. Ty masz co? Obniża stres. Takie rzeczy nam niepotrzebne. Sobie jeszcze wyczyścić broń w takim razie. Bezpieczeństwo damy na tego. I zrób... No, jeszcze coś działa. Patrzcie, dobra, odpocznij. Zbuffowaliśmy trochę Dismasa. Będzie trochę łatwiej iść.
Teraz jeszcze dostanie buffa 20% do damage'u. Powinno iść fajnie. Dobra. Więc tak, teraz Tismas tego używa. Nie używam tego. Wody święconej na to, żeby mieć dodatkowe 10%, bo to się tam nie opyka aż tak bardzo. Trzeba oszczędzać z pochodniami. Trochę mało, za mało ich wziąłem. Jeszcze nic nie poleciało. Dużo cofania będzie. Skrzynka. Pamiątki. No bardzo dobrze. Pamiątki zawsze na propsie. Coś nic nie ma. Kolejny ten. To weź to może ty. Bo ty robisz większy deszcz niż ona. Kwestia poziomu, nie? Troszkę. O, kolejna walka. Zaskoczenie. Bardzo dobrze. Teraz tak. Ty rzuć nożykiem, by... Może tak rzućmy. Bo mam nadzieję, że ten przyjemniaczek da radę zabić tego. Dokładnie. Ta dobije tego. A ty zabijesz tego. Bardzo dobrze. Ścięcie, to będzie bolało. 5. No nie jest źle. 5 może być. Zabij. Co robiła ta zbroja? No, ma jakieś szanse na buffy. Do uniku, tak? No, do uniku dostaliśmy, do obozowiska i do ochrony. Dobra. O, zwiat w końcu, bardzo dobrze. Tu mamy dwa luty i puste pomieszczenie. Chodźmy. Dwa luty to się opłaca. Nie! Proszę ci... Ci nie usuwałem tego? Kryptomana? No kurde. O, kolejna rzecz, której nie wiem, co się robi. Pochodnia, szanse na światło, zioła lecznicze na skarb. Dobrze. Zioła lecznicze. Chyba, że ja to mu usunąłem, jak grałem sobie sam w swojej prywatnej wyprawie, której nie nagrywam. O, zwiat, coś tu jest. Skrzynka, jakaś walka, pierdzielić to. Tu jest pułapka. Głód. I mam jeszcze rzeczy 12, to na spokojnie. Tu mamy walka z salamą z obiektem. 100% na rozbrojenie, 70, 90. Ale to rozbrojenie, no. Masz 100%, to bardzo fajnie. To będzie walczka kolejna. Znaczy nie wiem, czy na tym Dismasie chcę grać na to, że on szarżuje i odskakuje. Bo ta szarża jest niby z jednej strony fajna. A będziemy mogli sobie spirżować perka negatywnego. Ta walka jest fajna. Znaczy walka. Szarża jest fajna, bo daje nam możliwość zrobienia czegoś takiego. Czemu Dismas jest tak późno? Przepraszam bardzo. No i dobrze. Ty go zabijesz? No, przynajmniej tyle. Ty spróbuj zabić tego w takim razie, albo tego. A, tego zabijesz na pewno, tego zabij. E, 35 uniku, no. 15 ochrony. Dobra, teraz spróbuj w takim razie zabić tego. Śmały damage strasznie robisz, Aska. Jeśli nie Dismasa. Dismas tego dobije. Ścięcie. Może unik? O. Celność 110. Do tego nie go, walnij go po prostu.
Teraz strzał, gajeczka w ryj za 0. I co? Co miał full HP? To zabij, no. Jest tak, o ile dobrze pamiętam, to topiór żuje negatywne perki. Wszystko bandaże. Miał miejsce na bandaż? Bandaża pierdzielę. Tak, dobrze pamiętam, że topiór żuje? Tak, przy użyciu... wody święconej. Tak, to bym kleptomanię usunął najchętniej. Ty nie masz nic do usunięcia. No nie, no powiedzmy... Spróbuję temu usunąć tą kradzież, ale wątpię, że się da. Proszę bardzo, uleczone. Gdzie jest quick save? Skrzyneczka. To jest buff do damage'u, nie? To weź sobie go. Dwie pochodnie nam zostały, to nic nie ma. Dobrze, zostały nam dwie pochodnie, bo jak będziemy tutaj, to będziemy mieć trzy pomieszczenia bez światła zupełnie. Chyba, że coś zdobędziemy jakąś pochodnie. To jest... kurde, marnotrawstwo tylko buffów na walki. Które jeszcze mamy? Mamy jeszcze dwie walki. Ciekawe, jakiś hajsik zawsze. Skrzynka. Przydałaby się pochodnia. Naprawdę przydałaby się jakaś pochodnia. Weź zamiast serum. No. Dobra. Pochodnia. Będziemy jechać bez światła najwyżej. Nic nie ma. O, walka się pojawiła. Ostatnią pochodnię mamy. Jest walka z jakimś gównem, które trzeba szybko wykończyć. Dobrze, że są zaskoczeni. Ma 6 HP, ty jesteś w stanie zabić dwóch? No w teorii byłabyś. O, bardzo dobrze. Ty też zabij. No i już buffów... zostało na 0 walki. Już nie ma. 20 obrażeń do obozowiska, 20 obrażeń do obozowiska. To masz dodatkowo unik i ochronę. Światło. Czy jeszcze dojdziemy do tego miejsca, na tej pochodni, tu zapalimy kolejną pochodnię. Ach, jest. Bo to jest jakiś lód, jakaś walka, może nam pochodnia podejdzie jeszcze, kto wie, może. Nawet nie jest tak źle, mamy jeszcze 80 światła, czy jeszcze jesteśmy w stanie przejść do tej... Czy przed walką by może zapalił pochodnię? No, przed walką trzeba zapalić pochodnię. Dla kogo my tu mamy? No, powiedzmy. O, ty się ruszasz pierwszy. Dasz radę go zabić? Nie dasz radę go zabić. Zawalnąłeś go za minimum. Może go dobi. Ty. Zastanuj tego w takim razie. Skoro nie jesteśmy w stanie go zabić, a ty masz 5% szans na ogłuszenie. Co już, 60% szans na ogłuszenie. Bij go po twarzy. Masz dużo damage, to szybciej go zabijesz. Ej, czyż był ogłuszony? What the fuck? Nie weszło ogłuszenie? Oj, to trochę zabolało, ale odporność na... odsunięcie. Dobra, ty musisz zabić tego... Od 6 do 12. Wali go tak. Może go zatruj? Nie, walnij nożykiem po prostu. Silni jej Reynora. A i chwilnąłem całą ekipę. Arki z tym. Deszczobatów. O, bardzo ładnie. Czemu ty stres dostałaś? O. Co to jest za pierścionek? Pokaż. Pogrożenia kontra człowiek, minus 2 uniku. Co my tu mamy? To jest na kogoś? Nie, to może go ubierzmy. A, kogoś? O, na przykład tam ciebie. Chodźcie, pochodni już nie mamy żadnej. Na caku jest mapa.
Jest obiekt. A, dobra. Luźno. No, zresztą i tak się kończy teraz gra. Bo to nie przypomnę. Zobaczmy sobie te dwa obiekty, co to jest ciekawego. Się nie ma czym przejmować na dobrą sprawę. Skrzynka. Zbiera pamiątki, dawaj. Jest jeszcze jedna skrzyneczka, do której chcę pójść. No to już nie pójdę, bo za dużo cofania. No, świetnie. A, dobra. Kończymy. Mamy 5 aktów własności, 4,5 hajsu. To mam jakiś... To jest na sprzedaż, bo... Raz, że nie lubię kuszniczki, dwa, że kuszniczka jest słabą healerką. Wolę używać kapłanek, czy tych westałek, albo ewentualnie okultysty. Wola żywotność, o, może być, ty dostałaś co? Wycofanie. Nie wiem, czy dostałeś odkrywce zatoki, skoro byłaś w ruinach, no ale... Nie pytać. Kim wy jesteście w ogóle? Jesteście z zerowymi poziomami. Ja na pierwszym nie mam kogo. Mam Rinora. Mam trendowatego i mam... Tą, która jest dość słabe, pudło. Słaba jesteś, laska. Czasuje. No, z tansowej walki to ty nie masz żadnej. A łabędź jest czym? Jest łabędź. No wręcz, tylko pudło 1% nakryta w tanki z tym. Dobra. A ty jesteś jaki? Też możesz być. No to mamy kogo? Autonofobia, badacz ruin. Średnio. No. Może być. Tak. I z wami w takim razie. Szona choroba szkorbut. Bardzo pięknie. Kogo my tutaj mamy? Mamy antykwariuszkę. Czy ja chcę grać z antykwariuszką? To jest taka średnia swoją drogą. Mam minusy do człowieka, jakaś fascynacja. Może dźgnięcie z każdego miejsca, czyli to jest jakiś standardowy atak, wiary spoko, tylko nie na ostatnią linię. Może być. Opary. Celność bazowa spoko, obrażenia małe, zaraza jeden ten. Czy to w ogóle jest? To jest bez sensu, ten skill jest. To zadaje nie dość, że mały damage, bo tam 1/4. Czyli gdzie to masz obrażenie 1/4, między 3 a 5. Czyli 1-2 powiedzmy damage'u plus 1 obrażeń na 3 rundy, czyli daje 3, to gdzie jest ta? To ty masz podobne, tylko że zadaje 3 obrażenia, no i tam trochę mniejszy ten damage faktycznie jest, ale to nie robisz takiej wielkiej różnicy, to jest dalej. Ty unik szybkość, bez sensu. Jest, co to jest? Obrażenia mody minus 100, minus 5 do celności. No na jeden target, minus 5 celności, no bez sensu. Leczenie, to jest na siebie tylko. No też jest bez sensu, bo mało lecz. Unik, no też bez sensu. Chroni mnie, zmusza sprzężenie sprzęża do bronienia. Jesteś jakiś buferem po prostu, tak? Nie, no bez sensu jest ta postać, kurde, nie. Mam jakąś lepszą awanturniczkę, no jest, masz mięczaka. Już odpadasz na dobrą sprawę, bo nasza awanturniczka jest tak spoko, z tym co pamiętam. No... Ten kryt tutaj boli nas. Jest spajac kolejny. Kurde, skłonność do mroczych arkanów, czy winny za prawdziwe imaginowane czyny. Ale nadrealnych to stary kosisz jak kurde. Gówno na wietrze.
Nad jest tragedii. Skille ma dobre, bo ma inspirującą nutę, ma solówkę, ma kurtynę, żniwa. Trzeba by ci dać i tak bitewną balladę. Nie, tak... Nawet mógłbyś być w tym... Zresztą albo pchnie się sztyletem, nie wiem. To masz jakiś skill? Aha, masz to tylko. To zwykły atak. A nasz pajac ma jakie skille? No, najgorszy to znaczy deviant, nieustępliwość, no taki średni, a ty, no, ty jesteś głównym, tak nie lubię cię. Czy ja mam coś, żeby go wyrzucić, wsadzić pajacu? Na pewno jednego z dismasów bym wyrzucił chętnie. Ty kim jesteś, stary? Knieja plus celność, to nie wygląda się zły. Wrażenia w ruiny, powiadasz. Ciężko powiedzieć, który będzie słabszy. Ja jest dobry do ruin. A Tismas co ma? Głośne głuszenie, szybkość, zwiad w ruinach. Nadrealne. Ja powiedzmy, że wolę zwiad niż celność. Nie są obrażenia w ruiny. Czy obrażenia, czy zwiad? Co nie wiem. Wiesz, no nie będę usuwał Dismasa, ale chodzi o kogo będę brał na ruiny bardziej, nie? Bo to może sobie straszyć długastwem. Czy tym celność? A, ciebie wyrzucę w takim razie. Wezmę sobie pajaca. Dobra. To było tyle w tym odcineczku. Dziękuję za to, że dotrwaliście do tego momentu, że oglądaliście. Proszę o ocenę, skomentowanie i tyle. Pa!